Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Godzina 17:07. Pomagamy Ukrainie, ale też śledzimy kryzys związany z interwencją rosyjską na teren Ukrainy. Właściwie rozpoczęcie wojny, 22 dzień, godzina 17:07, a z nami jest już kolejny gość, dr Jacek Raubo, specjalista w zakresie bezpieczeństwa i obronności Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I przede mną najnowsze badanie przeprowadzone przez państwa przy współpracy z Defense 24. Tytuł raportu, tytuł badania: czy Polacy są gotowi na kryzys? Znak zapytania, czekamy na odpowiedź. Przede wszystkim Polacy mają wolę przygotowania się do jakichkolwiek sytuacji kryzysowych i kryzysu. Badanie wykazało, że jesteśmy społeczeństwem, nawet nie samo badanie, ale też obserwacja tego, co się dzieje wokół nas. Jesteśmy społeczeństwem wysoce chętnym do działania, a więc teraz tak naprawdę cała ta praca i wszystkie aspekty, nazwijmy to systemowe, no będą musiały być skoncentrowane i muszą być skoncentrowane na uporządkowaniu wszystkich dodatkowych elementów. Od edukacji po tak naprawdę działania również związane z reagowaniem kryzysowym, z reformą, całkowitą reformą obrony cywilnej kraju, systemu odporności państwa, no bo jedna jest rzecz tutaj chyba pewna, widząc to, co się dzieje wokół nas. Mamy do czynienia z różnego typu sytuacjami kryzysowymi oraz kryzysami, w tym wojną, która toczy się przecież u naszego sąsiada, więc z jednej strony olbrzymia i to też nie tylko definiowana badanie w tym roku, ale definiowana również przez badania wcześniejsze, aktywność i chęć aktywności, chęć do szkolenia się w tych elementach potrzebnych dla bezpieczeństwa państwa, ale z drugiej strony no, trzeba przyznać, że wiele rzeczy do dopracowania z perspektywy, ale również indywidualnej, nie tylko państwowej, więc tutaj jest to po prostu punkt, nasz raport, który no, będziemy kontynuować oraz będziemy starali się go wpisać w szerszy proces zmian. Ten raport, Katarzyna Adamiak, dzień dobry. Ten raport przeczytałam z przyjemnością, ponieważ on porządkuje bardzo wiele obszarów, pokazuje go w sposób taki mocno dostępny i porządkuje wiele obszarów, nad którymi my na co dzień, być może specjaliści się nad tym zastanawiają, ale my zwykli obywatele nad tym się nie zastanawiamy. Pierwsza statystyka, która mnie powaliła, to jest 69% Polaków nie wie, czym jest tak zwany plecak przeżycia i co powinno się w nim znaleźć. To co to jest ten plecak przeżycia? Proszę wyjaśnić. Przede wszystkim jest to element, który pozwala nam na sprawną ewakuację z przestrzeni naszej, czyli tej bezpiecznej, wydawałoby się, a więc mieszkania w domu w sposób gwałtowny, nagły, gwarantujący podstawowe elementy, takie jak chociażby tutaj no, narzędzia pozwalające w jakimś stopniu zabezpieczyć kwestie medyczne, kwestie też tutaj nawet dokumentów. To jest coś, co jest pewnym takim uniwersalnym narzędziem działania. Od, tak jak powiedziałem, zabezpieczenia kopii ksera dokumentów, a skończywszy na kwestiach związanych z działaniem no tutaj takim ratunkowym oraz pewnymi elementami wsparcia medycznego. Jednocześnie 66% dorosłych Polaków deklaruje, że chciałoby bronić kraju, jednocześnie 50% Polaków deklaruje, że nie wiedziałoby, jak zachować się w razie ataku, jak odczytywać tego typu informacje, które niesie dla nas ten raport. Wieloletnie zaniedbania, jeśli chodzi o przede wszystkim uświadomianie, kwestie też sformatowania systemu edukacji na rzecz bezpieczeństwa, czy też kwestii proobronnych. To są tak naprawdę lata pewnego takiego komfortu psychicznego, który był niestety z perspektywy pewnych trendów tutaj dostrzeganych w naszym społeczeństwie, który wykluczał na przykład wojnę. Powiedzmy sobie szczerze, nie dyskutowaliśmy nigdy w tak sposób oczywisty o zagrożeniu wojną. Traktowano jakieś tam elementy konfliktu zbrojnego, konfliktu o charakterze hybrydowym, zamachów terrorystycznych, no ale widzimy, że niestety przestrzeń bezpieczeństwa wokół nas no jest bardzo dynamicznie zmieniająca się, no i musimy się do tego dostosować, od kwestii związanych z energetyką, po na przykład takich jak blackouty, a skończywszy na kwestiach no, zabezpieczenia na ten najgorszy scenariusz.
Informacji na temat obrony powszechnej poszukuje 21% Polaków. Istotnie są to najczęściej osoby młode, pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. W zaistniałej sytuacji zdarzenia kryzysowego Polacy najchętniej szukaliby informacji na temat tego, jak należy postąpić w internecie, na stronach rządowych oraz słuchaliby komunikatów ogłaszanych przez służbę. To tak jakby trochę do nas nie dociera cyberwojna. Nie, przede wszystkim tutaj widać jedną kluczową kwestię. Młodsze pokolenie zdaje sobie sprawę z potrzeby uczenia się przestrzeni bezpieczeństwa. To widać po klasach mundurowych, to widać po organizacjach proobronnych, to widać nawet po studiach tutaj związanych z bezpieczeństwem. A więc z jednej strony zwiększa się świadomość co do bezpieczeństwa, a z drugiej strony też brakuje trochę świadomości i też sformatowanych kanałów, które by edukowały. Edukowały w takim wymiarze, bym powiedział, codziennym, ale również i długofalowo, na przykład na potrzeby myślenia proobronnego. Obrona powszechna jest jednak pojęciem dość nowym, jak tutaj spojrzymy na polski grunt, dlatego że ona zakłada, iż nie mamy tylko i wyłącznie definiowania bezpieczeństwa przez pryzmat militarny, bo to często się gdzieś tam niestety pokutuje nadal, że to jest kwestia chociażby służby wojskowej, to jest kwestia działania w siłach zbrojnych. Nie. Dzisiaj, tak jak pani redaktor bardzo celnie zauważyła, obrona powszechna to jest element chociażby cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa związanego z kwestiami społecznymi, socjalnymi, bezpieczeństwa związanego z podstawową obroną cywilną, czy też ochroną ludności. To jest aktywność człowieka jako elementu na przykład ostrzegania w systemie bezpieczeństwa państwa. Bardzo cenna lekcja, jeśli chodzi na przykład o doświadczenia ukraińskie, już płynie z obserwacji tego, co się dzieje u naszego tutaj wschodniego sąsiada, bowiem wiele osób sprzyja możliwości działania na przykład ukraińskich sił zbrojnych i stają się takimi chodzącymi sensorami, rozszerzając pole widzenia państwa, ale to też jest kwestia świadomości na przykład energetycznej, a więc zabezpieczenia się na sytuacje, które mogą w przyszłości się pojawić, a więc na przykład w dużych miastach, przestrzeniach zurbanizowanych kwestia blackoutów, kwestia zachowania się w takich warunkach. To jest też długa praca, którą wykonujemy już od pewnego czasu w zakresie edukacji związanej z zagrożeniami terrorystycznymi. To wszystko trzeba spiąć w jedną dużą całość. Zwrócę uwagę, że w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku pojawiła się właśnie ta koncepcja obrony powszechnej, przy czym wydaje mi się, to jest tak naprawdę też moja interpretacja tych wyników, że nie do końca ta, moim zdaniem najbardziej kluczowa forma przekazu, jaką jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, została przejęta przez szerszą grupę osób, dlatego też między innymi raport, między innymi nasza dyskusja, którą będziemy kontynuowali i animowali w przestrzeni tutaj nie tylko eksperckiej, ale będziemy się starali o wiele szerzej iść właśnie z tym przekazem. To, co jest też takie utwierdzające mnie w przekonaniu, że trochę znam naród polski, znam własnych obywateli, to, że według waszego badania, według waszego raportu, zapasy żywnościowe, jakie mamy w domu, pozwoliłyby przeżyć około tygodnia 28%, 1-2 tygodnie 20%, 3-4 tygodnie 11% badanej grupy. To oznacza, że ponad połowa Polaków posiada nadal liczne zasoby żywieniowe. To w kontekście tego, że Polacy deklarują w momencie wybuchu kryzysu, że 48% Polaków zostałaby w domach i czekała na instrukcje, jak ma dalej postąpić. Mamy przede wszystkim tutaj jeden podstawowy element, nie tylko związany z żywnością. To jest aprowizacja przestrzeni miejskiej, aprowizacja nowoczesnego też ujęcia społeczeństwa, czy też społeczności lokalnej. To dotyczy żywności, to dotyczy również innych podstawowych, chociażby tutaj czynników takich jak woda, czy takich jak energia, kwestia komunikacji, łączności. To jest w gruncie rzeczy coś, co leży u podstaw obrony powszechnej, czy też obrony totalnej. Niewątpliwie bardzo cenną lekcją były te, bym powiedział,
powiedział, pierwsze fale pandemii, gdzie również zauważyliśmy raz pewną słabość obecnego systemu aprowizacji miast, jeśli chodzi o sklepy, które bazują na szybkości dostaw, na cykliczności tych dostaw i też na pewnej stabilizacji, jeśli chodzi o działania konsumentów. W przypadku kryzysu musimy się spodziewać naruszenia tej konstrukcji i tutaj zaczyna się rola taka sama, jak w przypadku zdefiniowania plecaków tutaj służących do przeżycia, czy też do ewakuacji, kwestii, bym powiedział, zabezpieczenia podstawowych narzędzi, na przykład, które pozwalają funkcjonować w mieście, czy też w przestrzeni, w której człowiek szuka tego bezpieczeństwa, nawet w sytuacji zawirowań. To też jest kwestia odpowiedniego przechowywania żywności, odpowiedniego podejścia do żywności, a więc to bardzo banalna rzecz, ale jednak chyba uderzająca przede wszystkim w system edukacji. Jeżeli my dzisiaj słyszymy o edukacji na rzecz bezpieczeństwa, to przede wszystkim niestety skupiamy się na pewnych takich wybranych elementach, często bardzo rozproszonych, a przede wszystkim nadal chyba pokutuje wizja właśnie takiego zmilitaryzowanego bezpieczeństwa, gdzie część obywateli się nie odnajduje, bo nie widzi na przykład tej roli na przykład tutaj dotyczącej kwestii żywności, dotyczącej kwestii wody, a odpowiednio sformatowana obrona powszechna powinna gwarantować możliwość zadziałania człowieka w systemie zagrożeń wywołanych przez aktywność człowieka, ale też wywołanych na przykład przez aktywność przyrody, czy też zjawiska ekstremalne gdzieś tam na pograniczu. Także jesteśmy rzeczywiście przed, nie powiem rewolucją, bo tego słowa nie lubię, ale przed znaczącymi tutaj zmianami, jeśli chodzi o przede wszystkim świadomość każdego z nas, ale to jest moim zdaniem najlepiej osiągalne dzisiaj, dlatego że są pewne emocje, jest jedna emocja szczególnie silna, związana z wojną i na niej można budować, na niej można rozwijać pewną dyskusję, ale z drugiej strony, no rzeczywiście największym problemem jest ukierunkowanie tej dyskusji, żeby ona nie była jałowa, a przede wszystkim nie skończyła się wraz z takim osłabieniem tej emocji wojennej, która dotyczy tak naprawdę naszego sąsiada, więc Ukrainy. Dobrze, więc wiemy, że z edukacją nie jest jeszcze tak, jakbyśmy chcieli. Z jednej strony 3/4 Polaków nie wie, co to jest plecak przeżycia. Przygotowane ma go 3% społeczeństwa. W razie wojny chcielibyśmy walczyć, ale z drugiej strony zamknięci w domu. Z trzeciej strony słuchalibyśmy tylko tych przekazów, które wyczytamy w internecie, bądź usłyszymy z megafonów, czyli to się niejako rozjeżdża, szczególnie, że wtedy jesteśmy podatni. A przypomnijmy, panie doktorze, tak. Przepraszam, że wejdę w słowo, tak, przypomnijmy, tak, że borykamy się szczególnie w przestrzeniach miejskich systemami tutaj nagłośniającymi, systemami alarmującymi. To jest wielokrotnie podkreślana kwestia, między innymi w raportach NIK-u, jeśli chodzi o alarmowanie ludności. Też odczytywanie tych sygnałów, bo zauważmy, że wielokrotnie tak naprawdę sygnały dźwiękowe zostały utożsamione przez wielu z nas jako element, nazwijmy to, dodatkowy do różnego typu obchodów. Właśnie, słyszymy alarm w Warszawie, myślimy sobie, oho, jest jakieś święto, trzeba sprawdzić, jakie to święto. Lub zastanawiamy się, jaki trening jest, czy też jaka kwestia, nazwijmy to, szkoleniowa gdzieś się pojawia. Nie zastanawiamy się, iż te sygnały mogą się pojawić w warunkach od razu sprawdzenia, tak, bez dodatkowych elementów. Tak jest. O co mi chodziło? Nie o to, żeby narzekać, bo jesteśmy Polakami, lubimy sobie ponarzekać, ale o to, żeby już zacząć teraz się edukować. Więc mamy ten plecak, który ma przygotowane 3% społeczeństwa. Chcemy, żeby o wiele więcej społeczeństwa było przygotowane. Co w takim plecaku koniecznie musi się znaleźć? No, tutaj musimy tak naprawdę zdefiniować podstawowe potrzeby człowieka. Czyli jeżeli widzimy kwestię przeżycia, no to musimy zauważyć środki opatrunkowe, odzież odpowiednią, żywność i wodę, pewne dokumenty, które pozwalają nam chociażby no tutaj na potwierdzenie tożsamości, czy też środki ochrony osobistej. No, nie ma tutaj na dzień dzisiejszy, no mówiąc wprost, jednego standardowego takiego elementu, tak samo jak apteczki. No, musimy tutaj bazować na pewnych uogólnieniach, ale przede wszystkim woda i filtry tak naprawdę do wody. No i kwestia zapałki. Warto było tak, mieć kwestia światła, ogra. kwestia baterii, latarki, nawet banalna rzecz dzisiaj. To jest kwestia podstawowej ochrony przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. No apteczka, która też nam pozwala tutaj funkcjonować w takim, a nie innym wymiarze ograniczeń,
ograniczenie na przykład dostępu do pomocy medycznej, aczkolwiek to też jest przestrzeń bardzo ciekawa, jeśli chodzi o dyskusję o apteczkach, no bo my przyjęliśmy do wiadomości, że apteczkę się kupuje. A wielokrotnie niestety kierowcy mają to do siebie, że po prostu apteczka jest kupiona, odłożona i nawet nie jest sprawdzone, co się w tej apteczce znajduje do czasu, kiedy niestety no, albo będzie trzeba tego użyć, albo ciekawość tutaj zmusza kierowcę do zerknięcia. To są też kwestie chociażby jakiegoś no, multitola, które dzisiaj, a więc takiego wielofunkcyjnego, bym powiedział wręcz scyzoryka, który pozwala na różne rzeczy, ale przede wszystkim to, o czym mówiliśmy, czyli dostęp do wody, dostęp do jakiejś tam formy żywności, która pozwala nam bytować w trudnych warunkach i ochrona człowieka, żeby nie nastąpiło wychłodzenie, nie nastąpiło przemoczenie, no i plus oczywiście jakieś elementy zaplecza medycznego. Twoim zdaniem powinno być odpowiedzialny za obronność kraju, kto, przepraszam, nie przeczytałam pierwszego słowa, twoim zdaniem powinien być odpowiedzialny za obronność kraju w razie wojny. I tu 90% badanych przez państwa deklaruje, że ma to być armia zawodowa, 87 jednostki obrony terytorialnej, obrona cywilna to jest 83%. A ja się zastanawiam, czy państwo analizowali te wyniki z innymi krajami, czy widzieli państwo raporty, podobne raporty z Niemiec, Francji, Portugalii czy z jakiegoś innego kraju. Tu muszę zaznaczyć, że tego typu prace analityczne trwają. To nie jest, to jest zasygnalizowanie pewnego problemu. Także w najbliższym czasie zaprezentujemy szereg tak naprawdę dodatkowych analiz, również obejmujących porównanie z innymi państwami. Zauważmy, że część państw ma dzisiaj odwróconą hierarchię. Rzeczywiście na przykład niemieckie struktury bazujące na dużej aktywności obywatelskiej, no THW, czyli struktura tego ratownictwa technicznego, agencji rządowej, ale opierającej się w znacznym stopniu na chociażby aktywności tutaj ludności, nie ludności, tylko osób, które są wolontariuszami, ale zarządzana przecież w kontekście właśnie działań zarządzania kryzysowego. No, jest, jakby to powiedzieć, wiele europejskich modeli, które należy przeanalizować. Model nordycki, bazujący na doświadczeniach tutaj państw takich jak Szwecja, jak Finlandia, które też akcentują na przykład świadomość, budowanie świadomości. Całkiem niedawno chociażby Szwecja zaskoczyła wszystkich, publikując materiał Co jeśli wojna, co jeśli kryzys. Chyba bodajże Co jeśli kryzys, co jeśli wojna. Tak się nazywała tutaj ta informacja, która została rozesłana w różnych językach, przede wszystkim właśnie w lokalnym oraz po angielsku do obywateli jest dostępna. To są różnego typu działania, które też się odtwarza, bo musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Tutaj pojawiła się koncepcja obrony cywilnej. Obrona cywilna też, patrząc z doświadczeń historycznych, ona miała pewne okresy rozwoju. No, najbardziej dzisiaj utożsamiana jest z okresem, no, byśmy powiedzieli, zagrożeń związanych z bronią masowego rażenia. Dzisiaj trzeba wyjść z pewnej perspektywy, nazwijmy to takiego schematycznego myślenia, poszukać na przykład odpowiedników obrony powszechnej poza granicami nawet Europy. Świetnym przykładem jest Singapur, który należy studiować. Tam jest coś takiego jak obrona totalna i filary obrony totalnej obejmują od zaplecza takiego psychologicznego, a skończywszy na kwestiach wojskowych, gdzie w bardzo prosty sposób przekazywane jest to. Niewątpliwie no, im dalej w kierunku Europy Zachodniej, tym więcej widać tego elementu cywilnego, jeśli już możemy tutaj dokonywać jakiegoś porównania. Przede wszystkim na sytuacje nadzwyczajne wynikające chociażby z różnego typu katastrof technologicznych czy aktywności tutaj przyrody tej ekstremalnej, w ekstremalnych warunkach, ale przede wszystkim dzisiaj od flanki wschodniej idzie refleksja dotycząca już również tych elementów wojskowych i to będzie też przedmiotem naszych badań później. I
Tutaj jedno zdanie, które w wstępie do raportu mnie zaskoczyło również. Eksperci od obronności podkreślają, że proces przygotowania społeczeństwa powinien zacząć się od szkoły. Wiemy, że ten proces nie jest wskazywany, ale państwo wskazują tutaj, że w ramach znajomości, takiej przygotowania praktycznych umiejętności, powinniśmy posiadać umiejętności pierwszej pomocy, znajomości lokalizacji obiektów ochronnych, takich jak bunkry. Czy składy przede broni? Przede wszystkim schrony, przede wszystkim obiekty, które można zastosować w podwójnym przeznaczeniu do wytworzenia na takiej przestrzeni bezpiecznej. To nie tylko w kwestiach uderzeń na przykład przeciwnika na wypadek wojny, ale różnego typu elementów, nazwijmy to zagrożeń wokół nas, które spowodują, że będziemy musieli opuścić swoje domy i na przykład skupić się w jakiejś większej grupie osób, tak aby ułatwić funkcjonowanie. To jest rzecz podstawowa, w ogóle budowanie świadomości otoczenia. Proszę zauważyć, że tak jak na przykład pracując, mamy niejako wymuszoną świadomość bezpieczeństwa wokół nas poprzez kursy BHP, poprzez kursy tutaj PPOSZ związane z taką świadomością tutaj przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i tak dalej. Przynajmniej one powinny być. Tak niestety w warunkach naszej przestrzeni domu, tej przestrzeni największego komfortu, czy też miejsca, w którym się relaksujemy, odpoczywamy, to się zmniejsza. Stąd też bardzo istotne jest, aby kwestia obserwacji tego, co jest wokół nas, ona obejmowała również szkolenie jak najszersze, szczególnie młodzieży, szczególnie tutaj osób, które będą wkraczały w życie i później będą w stanie na przykład edukować innych. To jest rzecz prosta. No nie da się dzisiaj, i przepraszam za być może bardzo dużą brutalność w tym stwierdzeniu, nie da się jedną ustawą, czy jednym rozporządzeniem, czy nawet jednym z bardzo sprawdzonym ruchem, na przykład polegającym na tym, że wprowadzamy szkolenia, wyeliminować wszystkich mankamentów dotychczasowych problemów związanych z edukacją na rzecz bezpieczeństwa. To musi być oddolnie i odgórnie, czyli to tak naprawdę taki element spinający się pojawia w społeczeństwie. Odgórnie, czyli decyzje państwa, modernizacja systemu ustaw, chociażby obejmujących obronę cywilną kraju, budowanie świadomości obrony powszechnej w warunkach szkolnictwa też wyższego, rozwijanie tego, a z drugiej strony to musi być te działanie jednostkowe, gdzie jednostka wybrana dostaje albo sama szuka, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tych informacji i za chwilę ona się staje takim liderem bezpieczeństwa w swoich wspólnotach małych. Ona edukuje swoją rodzinę, ona edukuje swoich znajomych, zwiększając ich świadomość i z automatu, dzięki tak naprawdę tym działaniom dwutorowym, oddolnym oraz odgórnym, jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, bo inaczej, to proszę zauważyć wielokrotnie, tylko i wyłącznie na przykład, nie wiem, ustawami czy przepisami, bardzo powoli, bardzo mozolnie rzeczywiście można podnosić, ale to nadal będzie problem z odbiorem społeczeństwa, bo dzisiaj mamy tą emocję do zagospodarowania związaną z bezpieczeństwem, to dotyczy kwestii pandemii, to dotyczy kwestii tutaj bezpieczeństwa granic, to dotyczy obecnie już wojny w Ukrainie, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że to jest proces długofalowy, on nie może bazować tylko na zagospodarowaniu w danej chwili konkretnej, silnej emocji. To musi być praca wręcz organiczna, to musi być budowanie takie mozaikowe, bo bez tego obrona powszechna jest tylko hasłem, jest tylko, bym powiedział, luźno rzuconą koncepcją, którą sobie możemy wpisywać w strategię i potem tak naprawdę nie da się jej zrealizować. Tylko jak tak sobie próbuję przypomnieć, gdzie są schrony w Warszawie, to jakoś słabo mi idzie i myślę, że to są obiekty muzealne, które już nikomu w niczym nie pomogą. Ale to nie tylko w Warszawie. Ja mówię tylko o swoim podwórku. Tak. Niestety mamy z tym problem, bo po prostu wyłączyliśmy myślenie dotyczące tutaj budynków, które mogą stanowić ochronę na wypadek tej najgroźniejszej sytuacji kryzysowej, czy też kryzysu, a więc konfliktu zbrojnego, ale jak pokazują na przykład miasta ukraińskie, no trzeba mieć to w zanadrzu gdzieś tam przygotowane, bo niestety nie da się wykluczyć zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym. To już wiemy, dlaczego Polacy nie wiedzą, gdzie są najbliższe schrony, bo ich po prostu jest za mało, powiedział dr Jacek Raubo, specjalista w zakresie bezpieczeństwa i obronności Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Godzina 17.31, czas na Donny Hathaway, Memory of Your Life. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.